A my pozostajemy przy siatkówce, ale tym razem w wydaniu plażowym. Wystartował trzeci sezon rozgrywek organizowanych przez Klub Sympatyków Piłki Siatkowej, czyli Projekt Plażówka. Tegoroczny cykl zainaugurowała eliminacja turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi. Siatkarki i siatkarze z hal przenieśli się na piasek. Wystartowała trzecia edycja projektu Plażówka, którą tradycyjnie zainaugurował turniej o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi. 49 par męskich mamy dzisiaj, na jutro 43 pary żeńskie się zapowiedziały. Oczywiście w planach 4 turnieje Pucharu Prezydenta, 4 turnieje mixtów, które się w ubiegłym roku po prostu z ogromną popularnością cieszyły. Do tego turniej już poza Łodzią, w Głownie, w Burzeninie. Także myślę, że dla tych, którzy będą chcieli pograć, na pewno atrakcji nie zabraknie. Zgodnie z zapowiedzią pojawiły się także władze miasta, a to należy traktować w kategoriach sporej niespodzianki, bo choć głównym trofeum jest Puchar Prezydenta, ostatnia wizyta zarządu miasta miała miejsce 6 lat temu. Kilka tygodni temu byłem na finale amatorskiej Ligi Siatkówki w hali. Teraz ten turniej o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi. Pan Wojciech Ulatowski, w ogóle jego osobowość i cała inicjatywa zasługuje na najwyższe uznanie, najwyższe wsparcie. Nie wyobrażam sobie, że w takich imprezach nie uczestniczą przedstawiciele władz miasta, Wydziału Sportu, bo mamy się przyglądać, ale wyciągać też pozytywne wnioski i wspierać takie inicjatywy, bo chcemy, żeby sport, również amatorski, bardzo mocno szedł do przodu i się rozwijał. Idea tego, jak wtedy, kiedy ten Puchar Prezydenta, jak gdyby i w ogóle przejmowaliśmy i w ogóle o tym projekcie Plażówka, wymyśliliśmy projekt Plażówka, było związane z tym, że te osoby, które na hali trenują, mają jak gdyby przedłużony sezon, tak? Mają możliwość jak gdyby dalszego kontaktu z piłką siatkową, prawdzie plażową, ale dużo podobieństw jest na tyle, że można, że sobie spokojnie tutaj dają radę. I myślę, że to przede wszystkim, to, że taka frekwencja jest, to jest właśnie to, że jest bardzo dużo zawodników z ligi amatorskiej, zawodników, zawodniczek, ale chociaż mówię, nie brakuje w tych turniejach tych zawodników ze szkoły Mistrzostwa Sportu, którzy już od 2 lat regularnie w dalszym ciągu startują. Możemy się pochwalić, że grali tutaj zawodnicy, którzy zdobywali mistrzostwa młodzieżowe świata, mistrzostwa Europy, oczywiście medali czy mistrzostw Polski i jak gdyby no, to jest kontynuowane ku naszej radości i radości kibiców, którzy mają potem możliwość no, naszych siatkarzy najlepszych oglądania na światowych arenach w siatkówce plażowej. Rzecz niezwykle istotna, o której pan powiedział, czyli kwestia, mówiąc brzydko, zagospodarowania osób, które kiedyś uprawiały sport, bardzo chętnie, ale nie chcą z tego sportu zrezygnować. I chyba Ulatowski znalazł złoty środek, jak to zrobić właśnie w przypadku siatkówki. Tak, to jest naprawdę rzecz, która jest i zasługuje na najwyższe uznanie, na najwyższy podziw, ponieważ pokazują, że jest tu młodzież, są tu osoby starsze, wszyscy znakomicie się bawią, jest fajna, rodzinna atmosfera, która trwa od rana do wieczora. Jeżeli mówimy o aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży, ale również osób starszych, to są właśnie takie miejsca w Łodzi. Dzisiaj siatkówka, ale mam nadzieję, że niedługo będzie też piłka ręczna, koszykówka i wiele, wiele jeszcze innych dyscyplin sportowych. Główny organizator cyklu, Klub Sympatyków Piłki Siatkowej, znów zafunduje zawodnikom i zawodniczkom sporo grania. Tegoroczny projekt Plażówka to 20 turniejów w całym województwie. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała kwestia z Rawą Mazowiecką i jeszcze z Pabianicami nie jest do końca pewne, czy te turnieje się odbędą w tym roku. Trochę tam mają organizatorzy problemów, ale myślę, że około 20 turniejów na pewno można się spodziewać, że będzie. Wspomniani reprezentanci łódzkiej SMS spisali się na medal, wygrywając oba weekendowe turnieje. Wśród mężczyzn zwyciężyła para Kaszewiak-Paszkowski, a Kwiatkowska-Adamek to najlepsza para rozgrywek dziewcząt. Kolejny turniej projektu Plażówka na boiskach przy ulicy Dąbrówki odbędzie się już w sobotę. Patronem medialnym cyklu jest tradycyjnie telewizja Toja.